Witam w prezentacji i montażu 26 numeru Żuka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy pompę hamulcową, serwo hamulcowe, dekiel serwa, wspornik pompy, popychacz, ramię pedału, jarzmo, cięgło serwa, płytkę, trójnik, śrubki i wkręty.
W tym numerze zmontowaliśmy i przymocowaliśmy elementy hamulca. Po montażu części z 26 numerów mamy zmontowane 2 przednie płotniki z kierunkowskazami, maskę, przednią część z grillem i reflektorami, przedni zderzak z tablicą, kolumnę kierownicy z kierownicą, przednią bramę z nadkolami, zawieszeniem, przednimi kołami, silnikiem, elementy hamulca, kierownicze. Numer 26. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Mały może więcej. Niewielki wóz strażacki zbudowany na podstawie modelu Dinhatsu Heijet pozuje na tle mostu Golden Gate w San Francisco. Na kolejnych fotografiach widać go w otoczeniu klaunów i towarzystwie większych wozów kalifornijskiej straży pożarnej. Kiri, japoński kerkar, na emeryturze stał się gwiazdą Instagrama. Zanim charakterystyczny samochód zaczął pozować do zdjęć w Stanach Zjednoczonych, pełni ważną funkcję w swojej ojczyźnie. Burak Yatsugatake, mimo że maleńki wóz strażacki wygląda zaskakująco i nie wydaje się zbyt użyteczny z zachodniego punktu widzenia, w Japonii jest popularny. Dzięki niewielkim rozmiarom może się poruszać w zatłoczonych miejscach, pokonując wąskie uliczki, mieści się w przesmykach, które dla potencjalnego wozu strażackiego były niedostępne. Warto jeszcze wyjaśnić, że samochody gaśnicze zbudowane na podstawie niewielkich japońskich furgonów wykorzystuje się w nieco inny sposób niż pełnowymiarowe kierkary. Pracuje niczym nasz żuk wyposażony w pompę serii Polonia. Różnica polega na tym, że w przypadku japońskiej maszyny zanurza się w wodzie nie pompę, lecz cały wóz. Hijety i inne pojazdy tego typu wjeżdżają do stawów na pola ryżowe lub do fontanny i dopiero wówczas pompa zasysa wodę. Kiri, nazywany tak od regionu, w którym pełnił służbę, parkował w macierzystej remizie od 1990 roku. W 2015 roku kupił go Todd Lapin San Francisco, strażackie pojazdy segmentu K-Car, małe auta o niewielkiej pojemności silnika, w wieku emerytalny nie są drogie, a uroki mają co najmniej tyle, ile ważą. Kir wylądował w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Mamy zdjęcie Daihatsu Heijet, to jeden z najpopularniejszych małych furgonów o specyfikacji, dzięki której mieści się w sektorze K-Car. Japoński pojazd od lat 70. XX wieku konkurował na europejskim rynku z podobnymi wozami marek Suzuki i Subaru. Mamy zdjęcie i informację, że najbardziej znana w Europie seria Heijeta powstała w latach 1986-1994. Była to wersja oznaczona symbolem S80, S80, S89. Samochód wprawiał ruch trzycylindrowy silnik o pojemności 993 cm3. Mamy zdjęcie i informację, że Heijet ujrzał światło dzienne w 1960 roku. Pierwsze samochody tej marki zaczęto sprzedawać poza Japonią w latach 70. Należą one do 4 i 5 na zdjęciu generacji Heijeta. Mamy zdjęcie i informację, że od 1992 roku na podstawie 7 generacji Heijeta we Włoszech produkowano małego vana Baggio Porter, występującego czasem także pod marką Innocenti. Porter wzorowany na modelu Heijeta powstawał do 2020 roku.
Mamy zdjęcie i informację, że Tatsu Hige był oferowany w Europie przez kilkanaście lat, nie dorównywał jednak popularnością takim autom jak Suzuki Carry czy Subaru Libero. Powodem mogła być mniejsza liczba dealerów i serwisów marki Daihatsu w porównaniu z konkurencją. Mamy zdjęcie i informację, że w Wielkiej Brytanii w latach 2001-2004 sprzedawano model Datsun Extol, czyli nieco większą wersję Hidgeta. W Japonii nazywano Gran Cargo, która nie spełniała wymagań stawianych pojazdom segmentu Carcar. Mamy zdjęcie i informację, że Hidget ostatnich serii zaczął przypominać designem inne japońskie samochody produkowane na wewnętrzny rynek, rzadko eksportowane do Europy i USA, takie jak Scion XP i Suzuki Wagon R+. Pojazd ze zdjęcia uchwycono w obiektywie na angielskiej wyspie Guernsey. Mamy dane techniczne Daihatsu Hige 660S82, album Żukami. Mamy zdjęcie pożarniczego żuka w całkiem dobrej formie. Pojazd jeszcze w 2020 roku służył strażakom w ucisku jawornickim na Podkarpaciu. Żuki dostosowane do potrzeb straży pożarnej zazwyczaj są wyposażone w pompę typu Polonia, węże i drabinę. Mamy zdjęcie i informację, że wiele pożarniczych żuków przeszło już na zasłużoną emeryturę, nie wszystkie trafiły na złom, niektóre jeżdżą na zloty, rajdy i inne imprezy gromadzące miłośników klasycznych pojazdów. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazany model z zamontowanymi elementami hamulca. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli tylna rama, łącznik instalacji hamulcowej, przewód hamulcowy. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.